Witam, z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Jak widać, moje pociągi są w zapłakanym stanie, bardzo zardzewiałe, stare już. Powoli sobie pieniążki zbieram na nowe wagony, bo mamy też dostępne, oraz nową lokomotywę, ponieważ troszkę sobie ten rok do przodu przyspieszyłem, ponieważ nic się za bardzo w tamtym roku nie działo, jakoś nie było szału, jeżeli chodzi o pojazdy. Dopiero tak początka lat 20. to wtedy dopiero coś tam się zaczyna fajnego dziać, jeżeli chodzi o pojazdy. Więc mamy obecnie końcówkę XIX wieku i niedługo będzie XX wiek, początek, więc tam będą jakieś fajne pojazdy, mam nadzieję, odblokowane. Nawet teraz mamy już fajne pojazdy odblokowane, tylko musimy tu sobie wejść tutaj. I tak, mamy jakiś dostępny nową lokomotywę, nowy parowóz, który no jeździ szybciej, prawda? Nie jest to 50 na godzinę, tylko 6 dych, to już jest 6 dych, to jest już kurde, to już jest prędkość zabójcza. Mamy też nowy wagon. Wagon przedziałowy, on też ma, prawda, pojemność większą, może szybciej jechać, tylko że kosztuje spore pieniądze. No ale tak jak mówiłem, mamy już 2 300 000, więc możemy sobie, kurde, tutaj te pojazdy troszkę zaupgrade'ować. Zarządzaj pojazdami. Gdybym tak sobie wziął tutaj, modernizuj i sobie tak, na pewno to mnie nie stać, bo to kosztuje 1 000 000, to bym wydał na samą lokomotywę, ale usuniemy sobie te wagony, te stare, nawet już nie ma ich w ogóle dostępnych, tych wagonów, tylko mamy te. I gdybym sobie tak kupił te wagony, 1, 2, 3, raz, 2, 3, wtedy bym zapłacił 2 100 000, pojemność byłaby 33. Wtedy była chyba pojemność nawet troszkę większa. Także nie wiem, czy jest sens, czy nie lepiej zainwestować w lokomotywę. Czyli musimy wejść jeszcze raz, żeby się pokazały stare wagony. Pojemność była 3 większa, no trochę bez sensu tyle pieniędzy wydawać, ale usunąć te dwie lokomotywy i kupić sobie tą i tą. 3 000 000, no to jest 3 miliony, to na razie to nie jest w moim zasięgu, więc a to? Bo ja mam chyba teraz tą lokomotywę, tak? Tą do 50, co sobie jeździ chyba. Proszę mi pokazać. Chyba tak. A nie, do 40. O! Czyli, nie no, mam tą lokomotywę, halo. Aha, tylko pewnie mam wagony, które jeżdżą do 40, te stare wagony, więc tutaj nic z tym nie zrobię, niestety, więc no musi być póki co tak jak jest, ale w tym odcinku też sobie zamienimy tramwaje, bo gdy sobie tak przeskakiwałem, to w którymś tam roku odblokowałem sobie nowe tramwaje, więc sobie zamienimy tramwaje konne. Zamienimy sobie je tutaj wszystkie na tramwaje elektryczne. 500 000. O matko, brak trasy zelektryfikowanej, zapomniałem. Musimy sobie to zaupgrade'ować. Tak, elektryczne. I upgrade'ujemy. Myk, 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 myk. Tutaj wyjazd z zajezdni też musi być ładny, elegancki. Tam, 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 tam. Tu, 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 tu. Tu i przy dworcu. Ok, teraz możemy sobie w końcu zamienić te tramwaje na elektryki. Bardzo dobrze. Też bym sobie te trochę linie ponazywał, żeby mi się nie myliły później. Czyli tak, to będzie linia, to będzie pociąg. To będzie pociąg. I to jest mag. O matko. I to jest Maghul. Mag.
Hull i on jedzie do póki co Portland. Portland. Okej, mamy pierwszą linię. Teraz tak, tutaj. To jest linia, to są narzędzia do McHull. I to jest też pociąg, pociąg. Narzędzia do McHull. Żebym później wiedział, która to jest linia pociąg, która to tramwaj, która to autobus, nie? To jest, to są deski. To jest pociąg, też pociąg, i to są deski, deski na narzędzia, narzędzia, okej, okay. Teraz tu, to są ciężarówki, powiedzmy, ciężarówka i to jest drewno na deski. Oj, autozapis. To jest drewno, tak? To jest drewno. Kłody, no. No dobra, no damy sobie kłody. Kłody. Okej, okay. Oj matko, jeszcze tutaj mamy tak. Tutaj mamy jeszcze linię jakąś. To jest tramwaj. Tramwaj w McHull. McHull. A to jest. Tutaj mamy co? Autobusy, tak? A tu mamy autobus w Harpen. Den. No i elegancko. Mamy ponazywane linie, żeby się nam nic tutaj nie myliło, co jest co. Mamy eleganckie tramwaje zastąpione. Zobaczcie. Matko, jak tu jest tego druta. Mamy ładne tramwaje, sobie jeżdżą. W końcu elektryczne. I tak samo sobie możemy zamienić. Gdzie to jest? Tutaj. Te pojazdy też konne, bo one wolno jeżdżą, to po pierwsze. A po drugie, no nie będziemy już zwierząt męczyć, prawda? Więc sobie też je zamienimy na. Na to. Troszkę sobie szybciej jeździ. Więc elegancko. Mamy tutaj te pojazdy zamienione. Tu jest w ogóle strasznie. Mamy tutaj strasznie dużo czekających desek na narzędzia. Więc tu by można jakiś kolejny zrobić pociąg. Tylko, że nie mam pieniędzy. Sobie może tą grę tutaj troszkę sobie ją włączymy, żeby do lat 90. sobie dzisiaj, znaczy do roku, no do 20 wieku, żeby sobie dojść do 1900 roku, aby sobie dojść i zobaczymy. Tutaj można by też ogarnąć pomału cegły. Mamy tu by była spoko linia kolejowa, stąd tu i na ten dworzec, a później z tego dworca jakoś już ciężarówkami, prawda, sobie to wywieźć. Tylko no nie wiem, czy mi starczy pieniędzy, no ale można byłoby to ogarnąć, bo to towary są zawsze dobre, bo dużo pieniędzy z tego jest. Więc tutaj musimy sobie taką drogę tutaj też zrobić. Coś takiego, tutaj taką ulicę. Tylko behalo. Bez tramwaj, no tramwaje na, tory tramwajowe na żwirze, to trochę dziwne. Tak samo tutaj musimy zrobić taką drogę. Aby tutaj, zrobić dworzec. Kolejowy, towarowy oczywiście. I tak, tutaj musimy, najpierw sobie może ten zrobimy. Tutaj musimy sobie zrobić taki dworzec, na którym będziemy odbierać deski. Okej. Okay. Znaczy matko, cegły, co ja z tymi deskami, halo. A tutaj musimy zrobić taki dworzec gdzieś tutaj do kamienia. To jest kamień, tak? To jest kamień, na pewno. Tak.
to jest kamień. I teraz to musimy połączyć torowiskiem. Tak po prostu. Okej, okay. Tu jest troszkę krzywo, więc to sobie będziemy musieli tę drogę tutaj, nie drzewo, tylko drogę usunąć i jeszcze raz zrobić tor. Na takim nasypie, w sumie może być, czemu nie. I teraz musimy jakoś tutaj połączyć się z tym. Ja sobie tą tutaj stację już przygotuję pod dalsze tutaj budowę, czyli tutaj będzie pewnie kolejny tor oraz peron osobowy i tutaj będzie w tym miejscu sobie peron towarowy. To będzie wyglądało jakoś tak, to mi się bardzo podoba, że sobie można to fajnie rozbudować, to jest naprawdę mega sprawa. I tak, troszkę to kosztowało, powiem wam, niestety. Nie wiem, czy znowu nie będzie kryzys, mamy kryzys. Tu musimy sobie z tym torem pojechać jakoś tak, tylko że na równi bym prosił. Albo i nie, bo tutaj straszny most wychodzi, kurde, panie. Panie. Nie. Myślę, że coś takiego gdzieś do tego miejsca i gdzieś tak, tutaj prawda, tunel, o matko, ale dobre to, fajnie by to wyglądało, nawet równo, mniej więcej, jakiś srogi ten most, kurde, ale fajnie, tutaj taki most jakby sobie szedł, to by sobie elegancko wychodził, drogi by nie były zburzone, dobre. Fajnie, tylko kosztuje 700 tysięcy, a jestem 2 miliony na minusie, także no niestety to nie jest kolorowo. I musimy sobie tutaj troszkę ogarnąć jeszcze jakiś tutaj transport publiczny też w tym mieście, tylko że niestety nie mam za co. No niestety, mam nadzieję, że niech ktoś przyjedzie, tutaj te pociągi bardzo powoli jeżdżą. I utrzymanie tego niestety, no, zanim to dojedzie, ten do stacji pociąg, to już się zdąży trzy razy, kurde, no, utrzymanie za niego zrobić i jestem naprawdę sporo na minusie. Oj, coś przyjechało, chyba towar tutaj przyjechał. Tak, przyjechał towar, 400 tysięcy, albo 200. A, bo tutaj jeszcze przyjechały deski na narzędzia, okej. Tutaj produkcja, widzę, idzie. Produkcja narzędzi. Dobrze idzie. No niestety tak, póki co to tak idzie tak średnio. No bo mamy dopiero ten rok. Więc i tylko jeden pociąg tutaj sobie jeździ, więc tutaj poziomy się nie rozwijają. No ale mamy 500 000. Czas do przodu na maksa. Jak tam moje w ogóle zarobki? No tutaj, no nawet coś tam było. Mamy tu jeszcze takie coś jak siedziba główna i można by ją zrobić. Myślę, że w tym Harpender sobie ją zrobimy. To będzie takie moje tu główne miasto, pewnie z czasem. Więc sobie ją zrobimy tu. Tu będzie moja siedziba główna. Tak. Tu będzie moja siedziba główna sobie stała. No taki, co taka szopa Transport SB319. O, nie, to mi akurat nie jest potrzebne. Jakieś tutaj statki, jakieś to mi na razie nie jest potrzebne. Póki co są mi potrzebne pieniądze, których niestety nie mam. Pożyczka, kurde, szkoda, że nie mogę pożyczki wziąć. Pożyczka maksymalna 10 milionów, no i tyle wziąłem. I w sumie to tutaj za bardzo nic nie zbudowałem za te 100 milionów. Boże, za te 10 milionów, tak szczerze mówiąc. To szału nie ma. No ale no, niestety te pieniądze musiały jakoś być wydane, nie wiem na co to poszło. No póki co to tutaj się kurde nic nie dzieje w tej grze, bo jest dosyć nudno. No bo kurde nie mamy pieniędzy, żeby to jakoś fajnie to ogarniać. Także chyba nie ma co tego odcinka, kurde, przedłużać. Ja sobie troszkę posiedzę na trybie turbo. No bo te pieniądze powoli idą. No widać, że o, mamy już nawet na plusie. Także te pieniądze sobie będą tutaj z czasem dochodziły. Nawet może poza odcinkiem sobie ten czas jebniemy
tutaj do tych lat do XX wieku, do roku 1900, aby no tutaj coś się jednak działo, jakieś nowe w ogóle, żeby się odblokowały rzeczy i w ogóle, żeby można było pieniądze wziąć, więcej może pożyczki, też to jakoś się zmieni z rokiem, ciekawe czy to jest, czy to będzie w ten sposób działać, chyba raczej nie. No ale żeby tych pieniędzy jednak było, bo no bo zarobki no nie są złe, patrzcie, mamy 500 000, tutaj też są na plusie, także naprawdę nie jest źle, tutaj kolejny towar jedzie, tylko pusty, aha, bo on dopiero sobie tutaj jedzie zabrać, także no nie jest źle, no ale w tym odcinku to chyba byłoby na tyle, w sumie to jedyne co zrobiłem to kurde, tu zrobiłem tramwaje, zamieniłem, pojazdy zamieniłem i tutaj przygotowałem linię do, znaczy w połowie w sumie, przygotowałem linię do cegieł, która będzie sobie tutaj jechała do Portland. No to dopiero w kolejnym odcinku, bo w tym to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka, na razie, cześć! O!